Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Jak tutaj widzicie, no to tutaj różne karimatki, śpiworki, dlatego że 12 osób dotarło, przeszło drogę Abrahama. Ja wiem, że to jest abstrakcja dla wielu z was i pewnie wiele osób się dziwi, że to po co takie rzeczy robić. Natomiast ja za każdym razem, kiedy wychodzę, znaczy może nie za każdym razem, ale to kilka ostatnich razów to już było takie, że już mnie to nie kręci, już to jest nie moje, już to... A za każdym razem, jak wracałem później po tym, to mówię, Boże drogi, co tam się działo. I chcę wam o tym trochę opowiedzieć w tym wprowadzeniu do medytacji. Przepraszam za spóźnienie, przepraszam też za słabą moją kondycję w tym wszystkim, bo jestem zrypany jak koń po westernie po tej drodze, albo jeszcze może trochę bardziej, ale mimo wszystko spróbujmy trochę pogadać o tym. Wprowadzenie do medytacji robimy jutro o 21.15. Będziemy medytować Jan 6, 60 do 69. Brzmi tekst tak. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycież Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie. Ciało na nic się nie zda. Słowo, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie zostało mu to dane przez mojego Ojca. Od tego czasu wielu jego uczniów odeszło i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że ty jesteś święty Boży. No, ładny tekst, ale może zacznijmy najpierw od tego, co się tam działo, bo zawsze się skupiałem na tej drodze Abrahama, że tutaj takich fajnych chłopaków w paru idzie i oni tak nie mają ani pieniędzy, ani telefonu, ani nie mają żadnych zabezpieczeń i idą tak na pałę, na Bożą łaskę i to wszystko się bardzo udaje i byłem pod wrażeniem tych chłopaków, którzy się decydują na coś takiego. A ostatnio jakoś tak dużo bardziej po głowie chodziły mi osoby, które... My jakoś na tej drodze wystawiamy na próbę i to taką bardzo poważną próbę, bo kiedyś mi rodzice powiedzieli, że jak opowiadałem im, że taką wyprawę dla chłopaków robię, to mi powiedzieli, no wiesz, gdyby do nas przyszło jakichś dwóch gości z plecakami i to facetów, to byśmy się bali ich przyjąć. Byśmy się bali ich wpuścić do domu. I to są właśnie takie, jakby to mi bardzo mocno brzmiało w głowie, że no nie wiem, może ktoś słucha tą zaprawę, ktoś, kto się z nami spotkał na drodze Abrahama teraz, to chciałbym powiedzieć, że ja jestem pod takim bardzo dużym respektem tego, co widziałem w czasie drogi, to znaczy przyjmowania ludzi, którzy są znikąd. Gdzie proboszcz nie ogłosił, że będzie jakakolwiek pielgrzymka, że ludzie są w swoich pracach, no wyobraźcie sobie, zajęci, rodzina, tam się ktoś jakąś chorą osobą opiekuje, tutaj trzeba coś robić, na wioskach tam jest zawsze bardzo dużo pracy, więc ludzie to są zajęci. Nagle wpadają jakieś dwie osoby i mówią, że w garażu chcieliby się przespać albo coś innego. I jest to jakaś taka niesamowita rzecz w tych osobach, które spotkaliśmy, że nawet jak ktoś się bał, no to zazwyczaj, i ten strach jest bardzo uzasadniony, bo ja też bym się bał. Ci ludzie nie słyszeli o drodze Abrahama, nie słyszeli o pogłębiarce zazwyczaj, nie znają takich rzeczy. Dla nich to jest świat zupełnie obcy. Przychodzą dwie osoby, których nie znają i oni niektórzy mówili wprost. No wiecie panowie, boję się trochę. I ja sobie w duchu wtedy myślałem, no ja też bym na pani miejscu się bał. I nie wiem, co bym zrobił w ogóle. Może bym podziękował takim chłopakom. A ci ludzie tak po krótkiej rozmowie, trochę nas tak sprawdzali zazwyczaj, i nas często przyjmowali, i nie tylko do garażu. I to mi jakoś pokazywało coś takiego, że tyle się mówi, że w Polsce to tacy ludzie są nieotwarci, jeszcze na tych wioskach to są tacy nieotwarci. Niech mi ktoś jeszcze raz powie w życiu, że ludzie są nieotwarci na wioskach, to mu głowę urwę. Tak otwartych ludzi nigdzie nie widziałem. Nigdzie naprawdę. I za każdym razem, jak jestem na drodze Abrahama, to ta otwartość tych ludzi
mnie w twarz uderzy. A najbardziej to zmaganie tych ludzi, że oni mają obawy, bo wiedzą, że kradną ludzie, wiedzą o tym, że śpią z kimś, kogo nie znają, nie wiadomo, co ten ktoś w nocy zrobi. No przecież o różnych sytuacjach się słyszy, prawda? A jednak oni się decydują i ja widzę dlatego, że oni widzą człowieka. Jakby to jest coś niesamowitego w tych spotkaniach z tymi ludźmi, że oni zawsze widzą człowieka. I może są osoby, które nie są otwarte na różne poglądy, na różne rzeczy, co ktoś tam w życiu robi, ale na ludzi bardzo, bardzo. Takie oczy wpatrzone i mówiące o tym, że ja bym chciał was przyjąć, trochę się obawiam. Potem się ci ludzie decydują najczęściej na to, żeby nas wpuścić. I dlaczego o tym mówię? Bo jakby ta postawa otwartości tych ludzi, ryzyko, które podejmują, ryzyko takiego wybicia ich z codziennego myślenia, nawyków, z tej działalności, powoduje, że oni przyjmują coś, czego sobie w życiu nie zaplanowali. Niech to nie zabrzmi jakoś źle, ale oni de facto Boga przyjmują. I nie dlatego, że my tam jesteśmy kimś nie wiadomo kim, wcale nie. Tylko, że ta postawa serca, którą widać potem, że oni ludzi przyjmują, to potem się przekłada na to, że oni mają taki rodzaj jakiejś uważności na człowieka, taki rodzaj uważności, że tu się wydarza coś ważnego, taki rodzaj uważności, którego nie ma. No ja żyję w Warszawie, to ja widzę ten pęd i kto żyje w dużym mieście, to też widzi, że tej uważności tam nie ma. I nie ma się co oszukiwać. Jak się nie ma takiej uważności, ja to mówię do siebie też, albo przede wszystkim, jak się nie ma tej uważności na drugiego człowieka, nie można mieć takiej uważności i otwartości na Pana Boga. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że droga Abrahama to jest jakiś rodzaj czegoś bardzo dziwnego, szalonego. Można się zastanowić właściwie, ile ja mam takiej otwartości i uważności na co dzień. Na ile ja się mam uważność tak bardzo prosto na potrzeby mojego męża, moich dzieci, czy na potrzeby moich rodziców, albo kogoś, kto jest z boku. Czy mam takie otwarte oczy, czy po prostu jadę, nie? Tu jest robota zaplanowana, przyszli nieplanowani, nie zapowiedział proboszcz, to nie przyjmuję, nie? Na ile potrafię jakby to zostawiać, żeby sięgnąć po coś, co się akurat w tym momencie wydarza. I tak mi to się trochę klei, trochę nie klei z tą Ewangelią, ale jak tak się zastanawiałem, jakby co tu powiedzieć, to bardzo miałem mocno na sercu właśnie, czy bardzo mi siedzą te osoby na sercu, ta ich duża odwaga na taki jakiś rodzaj puszczenia. Oni tak naprawdę mają większą odwagę niż te osoby, które idą w tej drodze. I ten rodzaj odwagi, wydaje mi się, jest jakoś zawarty w Ewangelii dzisiejszej. Dlatego, że jak Jezus pyta, czy chcecie odejść, a Piotr mówi: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I to nie chodziło o to, że oni byli bezdomni. Powiedzieć, ty masz słowa życia wiecznego, to powiedzieć, ty masz jakiś rodzaj koncepcji życia, która mnie uwalnia. Ty masz rodzaj jakiejś takiej koncepcji całościowej funkcjonowania, który sprawia, że to daje życie wieczne, czyli daje, właśnie to co mówimy, zbawienie, uwolnienie, jakiś rodzaj otwarcia na życie. On to zauważył u Jezusa. I teraz droga Abrahama i takie akcje szalone jak te robią coś takiego, że albo w to wejdziesz, albo w to nie wejdziesz. I ja za każdym razem, kiedy stoję obok, to tak mądrukuję. Może tak, może inaczej, może te słowa, to szczęście, te słowa życia wiecznego mi tu jakaś koncepcja psychologiczna przyniesie i tak dalej. Nie chcę ignorować tego, bo jakby wiecie dobrze, że ja cenię bardzo tę wiedzę. Ale za każdym razem, kiedy wchodzimy w coś takiego, takie danie się poprowadzić, to się okazuje, że wszystko się zazębia. Wszystko jest na swoim miejscu. Taki rodzaj zaufania życiu, takiej otwartości na to, co tu się dzieje. I potem my wieczorem zawsze z chłopakami siadaliśmy i rozmawialiśmy. Dwóch przyszło głodnych, bo tak szli, że nie mieli nikogo spotkać. To komuś ktoś wcisnął jedzenie na siłę, a mama taką zasadę, żeby nie brać jedzenia więcej, ale wziął i się okazuje, że się z kimś podzielił, nie? Tu ktoś nie miał, miał gdzie spać, ale nie miał co zjeść. Wszystko pasowało. Ktoś po prostu czuł, że z kimś musi pogadać i gadał z nim 3 godziny w czasie drogi, no i mówi, nie zdążę na 17 na zbiórkę wieczorem. Tu się ktoś oferuje, że go podwiezie. Naprawdę, jakby to jest coś, to trzeba doświadczyć. Więc panowie, zapraszam na przyszły rok w sierpniu, żeby zobaczyć, jak to po prostu się wszystko klei, jak po prostu pozwolisz się tak ponieść. I może nasze życie w codzienności też mogłoby
tak wyglądać, jeśli pozwolimy się ponieść, że to się wszystko zazębia jakoś. Wszystko jest skontrolowane nie przeze mnie, a ułożone przez Boga. De Mello kiedyś coś takiego powiedział. Ja wiem, że go nie wszyscy lubią, ale ten człowiek miał niesamowicie trafną intuicję odnośnie życia duchowego. I on z perspektywy psychoterapeuty, a jednocześnie człowieka, który badał mistyków, doktorat napisał z Karmelu, z duchowości karmelitańskiej. On dobrze znał jedną i drugą rzeczywistość. I on, jak pracował z ludźmi od takiej strony duchowej i psychologicznej, kiedy mu go radzili się, co on zrobił, to on mówił: zakochajcie się w absolucie, wtedy wszystkie wasze mechanizmy opadną. Oddać swoją miłość Chrystusowi i temu rodzajowi otwarcia na to, co ty, Panie, chcesz tu zrobić, dokąd, Panie, chcesz mnie posłać. Nie? Ignacy Loyola, inny klasyk nasz, mówił ponoć rano, tak sobie mówił: dokąd, Panie, chcesz mnie posłać, nie? W znaczeniu, jaką przygodę na dzisiaj mi szykujesz, nie? Zupełnie inny smak życia to wtedy ma, niż to wszystko kontroluję, nie wychodzę tutaj spoza moich planów. Ja to widziałem u ludzi. Ja to widziałem u ludzi i często tak było, że naprawdę każdy z nas, który brał udział w tej drodze, mógłby opowiadać o wielu rozmowach, gdzie wiele łez płynęło u ludzi, gdzie niesamowite wymiany doświadczeń między ludźmi się doświadczały, a wszystko to, że jakby jedna i druga strona pozwoliła sobie na tą otwartość, nie? No bardzo dotknięty jestem tymi wszystkimi osobami, które otworzyły przed nami swoje garaże, stodoły, podwórka, domy. Jeśli jest ktoś z was, kto był w tym, to chcę wyrazić swój wielki szacunek dla was. A wszystkich pogłębiarkowiczów, mężczyzn zapraszam w przyszłym roku na Drogę Abrahama, a jutro 21:15 widzimy się na medytacji. Dzięki, trzymajcie się ciepło.